Jak wybrać okna do własnego domu? Wybór okien do domu byłby zdecydowanie łatwiejszy, gdyby w projekcie lub adaptacji projektu budowlanego znajdował się szczegółowy opis okien, które należy zastosować. Gdy w projekcie takiego opisu brak, a brakuje go prawie zawsze, każdy budujący stanie przed koniecznością samodzielnego wyboru, a wtedy zapyta, jak wybrać okna do własnego domu, czym się kierować. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Błaszczyk i witam w kolejnym odcinku wideo poradnika Oknorada. Gdy mowa o wyborze okien, większość osób oczekuje prostego przepisu. Najlepiej, gdybym od razu powiedział, z jakiego mają być materiału, jakiej marki i gdzie je kupić za rozsądne pieniądze. Rozumiem oczekiwanie. Ale takie cuda to tylko w reklamie albo u sprzedawców. Moim zdaniem wybór okien nigdy nie powinien być dziełem przypadku albo zachęt reklamy. Dlatego proponuję rozpocząć od zmiany sposobu myślenia. Uwolnijcie głowy od treści reklam, od tego, co mówią sprzedawcy albo inni użytkownicy okien. Przestańcie myśleć o markach, profilach, szybach, wzmocnieniach i innych niepotrzebnych sprawach. Lepiej zacznijcie myśleć o waszych nowych oknach jak o nowym pracowniku. Strażniku, który ma chronić was, waszych najbliższych oraz wasz majątek przed tym, co nieuniknione, a na co nie macie wpływu. Wiatr, deszcz, promieniowanie słoneczne, różnice temperatur, hałas, włamanie. Nikt nie ma takiej mocy, aby w cudowny sposób wyłączyć oddziaływanie tych zjawisk na ludzi, pomieszczenia i budynki. Wasze okna. Wasz nowy pracownik będzie musiał stawiać im czoła dzień w dzień, o każdej porze dnia i nocy, od chwili zamontowania aż po kres użytkowania. Strażnik lichy, kiepsko opłacany i źle odkarmiony, długo nie pociągnie. Biedaczysko przedwcześnie padnie i będziecie szukać następnego. Nowe domy powstają w różnych częściach Polski. Od Bałtyku do Tatr, od Odry po Bug. Działki budowlane raz są zlokalizowane na górkach, innym razem w dolinach, w szczerym polu albo w środku osiedla. Okna posadowione są raz wyżej, raz niżej, na elewacjach zwróconych we wszystkie strony świata. Już tylko z tego względu intensywność, z jaką zjawiska zewnętrzne będą oddziaływać na okna, musi być i będzie różna. Dlatego każdy z budujących potrzebuje tego samego, a jednocześnie czegoś innego. Nie ma sensu szukać okien takich najlepszych z najlepszych w ogóle, bo takich okien po prostu nie ma. Nie istnieją okna idealne, uniwersalne, które można zastosować zawsze, wszędzie i z równie dobrym skutkiem. Dlatego wybierając okna do domu, mniej ważne jest, czy będą z plastiku, drewna albo aluminium. Mniej ważne, kto je wyprodukuje i gdzie je kupimy. Istota wyboru dobrych okien polega na sprawdzeniu przed zakupem i zapewnieniu równowagi pomiędzy siłą i intensywnością oddziaływania zjawisk zewnętrznych występujących w miejscu lokalizacji waszego domu, a poziomem właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych, czyli cech wyrobu, które kompensują skutki tych oddziaływań. Właściwości użytkowe to pojęcie jest kluczem do właściwego wyboru i zakupu okien i drzwi balkonowych. Właściwości użytkowych, czyli cech wspólnych dla wszystkich okien i drzwi balkonowych, niezależnie od materiału, z którego są wyprodukowane, jest ponad 20. Dzięki nim można określać wartość użytkową dowolnych okien, a przede wszystkim porównywać je ze sobą. Które lepsze, a które gorsze i pod jakim względem. O najważniejszych właściwościach użytkowych, o tym, co znaczą, jak z nich korzystać w trakcie zakupów albo składając reklamacje, opowiem już w następnych odcinkach. Zapraszam do oglądania i subskrypcji wideo poradnika Oknorada. Jeżeli macie pytania, proszę przesyłajcie je do nas na adres oknorada@oknotest.pl.
następnym odcinku Jędrzej powie kilka słów o tym, na co warto zwrócić uwagę przed, w trakcie i po montażu okien. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.